Chcemy to też z powrotem nawiążemy pierwszy kontakt punktowy z naszymi gośćmi. Także świetna akcja obrona. Błażej Smęcki powala naszego quarterbacka. I w tym momencie kończymy. Dziękuję bardzo. Druga połowa będzie na pewno ruch. A ja w tym momencie, korzystając z przerwy, prosiłbym bardzo cztery pary. Dobrze, poproszę cztery pary. Będzie konkurs z nagrodami. Pierwsze trzy pary otrzymają wejściówki na... Jest pierwsza para, tak, poproszę jeszcze trzy. Mogą być kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną. Nie musi być to para mieszana. Zapraszam tutaj do... Thank you.
druga, to damy radę. Nie damy radę? Tylko cztery. Dobra, stajemy na 50 miarze i po kolei będziecie kopali. Proszę bardzo. Czyli dla zwycięzcy, proszę bardzo, gruza Nike, rozmiar S, nie wiem, czy się zmieści. Zawodnik numer 2, proszę bardzo, piłka dla Cowboy. Wiedzą, proszę bardzo, chyba to każdy się przyda, nie? Wiedzą, że się też. Wielkie brawa. Na to chwilę po konkursu wszystko, ale jeszcze po trzeciej kwarcie będziemy mieli takie krótkie pytania. Będę jeszcze udzielał moje odpowiedzi. Po zakończeniu meczu też proszę nie uciekać, bo jeszcze zadam dwa pytania, gdzie będzie można wygrać piłki do futbolu, jak również jeszcze voucher do sklepu basketu.pl. Filip Barasz, proszę, na tutaj do chłopaków poszukują go. Filip Barasz, bo to... Gdzieś sobie polazłeś, a chłopacy zostali na lodzie, także Filip Barasz, proszę na dół.
Tutaj z naszej strony w imieniu drużyny Czerwony Toruń chcielibyśmy podziękować panu Grzegorzowi Rybiałek, właścicielowi firmy Energy System, spółka ZO, za wspieranie naszej drużyny przez cały sezon, za zorganizowanie również tego spotkania. I prosilibyśmy na dół tutaj do kolegów z zarządu. Dzięki właśnie tej firmie możemy tutaj zorganizować takie wspaniałe widowisko. Dzięki właśnie panu Grzegorzowi. Możemy się dalej rozwijać i kroczyć po kolejnym zwycięstwie. A teraz wracamy do meczu. Już swoją serię rozpoczęli zawodnicy Bydgoszcz Archers. Swoją serię ataku. Jeśli spojrzymy na boisko, możemy zauważyć, że jest aktualnie druga próba i do przejścia około 12 yardów. Świetny przechwyt Arkadiusza Ciarki. Otrzymał on tutaj podane do skrzydłowego Wyguszacza. Dzięki temu przy trzeciej próbie goście będą mieli nadal do zdobycia około 12 yardów. Także defensywa dość mocno rozpoczyna tą drugą połowę. Zaraz rozpoczniemy kolejne starania o wyrównanie stanu. Wspierajmy naszych. Dobra akcja biegowa tutaj naszego running backa Bartosza Broza. Udało mi się zdobyć około 5 yardów. Nawet ciutkę więcej. Będziemy mieli drugą próbę. Tomasz Guzka niesie piłkę. Bardzo blisko jesteśmy do zdobycia pierwszej próby. Już około jednego jarda nas dzieli od możliwości kontynuowania marszu po kolejne próby. Let's go offense, let's go! Let's go offense, let's go! Po raz kolejny Bartosz Brus próbował się przecierać tutaj lewą stroną boiska, jednakże prawdopodobnie przekroczył już linię boczną. O, jednak nie, tutaj widać nie wiem, czy to zawodnik z pola gry, czy też
ktoś na sideline cierpiał przy tej akcji, jednakże fakt jest taki, że zawodnicy Enter Soros zdobyli pierwszą próbę. I jeszcze raz mega podzieli nas od zdobycia kolejnych punktów. A jest to Tomasz Kuśka! Aj, dobrze się to zapowiadało, jednakże szybko powstrzymany przez zawodnika 99 zespołu gości. Także Tomasz Kuśka przez działania Michała Kordowicza nie pobiegł za daleko. Brawo Jedynki! Piękny raj! Brawa! Bardzo mało brakowało, aby to był pierwszą próbę. Jednakże jar 2 wystarczy i będziemy mogli dalej podążać. Dalej dążyć do wyrównania tego wyniku i przechylenia szali na naszą korzyść. Zaczynamy naszych zawodników do dalszej walki. Let's go Rangers, let's go! Let's go Rangers, let's go! Łukasz Kuśmirek, dalej jest zagranie! Bardzo jednakże flaga pojawia się na boisku. Może że tutaj nastąpił faul przy powstrzymywaniu Jakuba Mazana przed zdobyciem przyłożenia. Musimy poczekać na decyzję sędziów. Tak jest. Obrona popełniła faul. Niedozwolony kontakt z zawodnikiem. Czy to jak Mazan był faulowany, dzięki temu zostajemy znacznie przesunięci do przodu. Już dosłownie. Także może już za chwilę będziemy mieli. Akcja biegowa przeprowadzona została środkiem. Tutaj szyki obrony były mocno zwarte. Nie pozwoliły na zdobycie jeszcze w tym momencie przyłożenia. Jednakże no już naprawdę bardzo niewiele brakuje do zdobycia tego uprawnionego przyłożenia. Także jeszcze raz, wszyscy razem. Angels, oruj, Angels! Angels, oruj, Angels! Angel, Toruń, Angel! Obrona cały czas stawia otwarte warunki, mocno odbiera ataki Torunia. Nadal pozostały nam dwie próby, aby przeprowadzić piłkę na pole punktowe. Spójrzmy na jaką akcję tym razem decyduje się atak Jackson. Mocno tam przebierał nogami i... Jaka decyzja sędziów? Sędziowie nie są pewni, czy piłka została już wyłożona za linię. Thank you.
zdaniem sędziów nie udało się jeszcze prowadzić piłki endzą. Będzie czwarta próba. No już dosłownie centymetry. Ja... Tak jest! Mamy przywołanie! Brawo! Wielkie brawa! Nie zostajemy tyle. Odrabiamy systematycznie pracę, tak jak mówiłem. Cała druga połowa jest do tego, żeby się odprowadzić. Wielkie brawa dla naszej formacji ataku.